I can't see anything. You're still alive, I see. Zwróćcie uwagę na to, gdzie został przedziurawiony mieczem, a gdzie się znalazł teraz. What's happening? Coś tu nie gra. Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. Nie kurwa! Ja pierdolę, co za zjebana sukwa! Ja pierdolę! A nie, poważnie fajnie tu zrobi historię, bo można mu uwierzyć, że on naprawdę jest spoko, że był kontrolowany i wszystko. Stop, Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father. Father! No nie, no na pewno się obudzi, jak będziesz do trupa krzyczeć. Logic. Nagle tak go bardzo kocha, mimo faktu, że zaszlachtował całą jej rodzinę. To jest trochę niezrozumiałe, ale kurwa. Jest apokalipsa demonów. Virgil. Tak, on też. Jest apokalipsa demonów. Ludzie giną od potworów z kosami. I ona myślała, że mit o Spardzie, o demonie, który uwięził świat demonów gdzieś tam w innym wymiarze, jest mitem i wcale legendą. Nie, demony na co dzień chodzą. Ja pierdolę, to nie ma sensu. Jak można nie wierzyć w legendę o demonach, jeżeli demony na żywo funkcjonują w ich świecie? To tak jakby powiedzieć, nie wierzę w to, że kiedyś z nieba spadnie, tak jak w legendzie, mroźna woda, która sprawi, że cała okolica będzie biała. You mean śnieg? Tak, nie wierzę we śnieg. Śnieg istnieje. O kurwa! What? Powinienem trochę sobie odstawić kasy i zakupić podwójny skok do Agni i Andrudry. To by mi się dosyć przydało, bym nie musiał cały czas zmieniać na Rebeliona. Ej, patrzcie, w ogóle mamy pokazane, że to jest do tej broni, a mamy Rebelion na plecach. To interesujące. Tak więc chyba sobie tutaj to tak zostawię. I mission start! Kurwa. I thought it was a myth! Oh my god! They're going to eat me! Oh my god! Dobra, tutaj. O, właśnie. Dobrze, że są tutaj ściany. Można się tu skryć trochę. Ha. Dobra. I tak, tutaj wykonamy sekretną misję. Przy okazji nawet zrobię save state'a, ponieważ nie chcę marnować tutaj dwóch gwiazd demonicznych, które tutaj uzyskam. Dobra. Tutaj jest sekretna misja, ale ja najpierw robię save state! Save state! I misja polega na tym, żebyśmy dotarli do miejsca z fragmentem niebieskiego kryształu, zanim upłynie czas. Dlatego najlepiej jest to zmienić się w demona i po prostu zużyć te dwie gwiazdy, które nam dają, ponieważ jako demon bardzo szybko zapieprzamy. Jeszcze używać Stingera jako umiejętności i teraz używamy kolejną gwiazdę, żeby odnowić to sobie. Mogłem sobie jeszcze zwiększyć o jedną kulę. O jedną kulę. Dobra. Nie! O, nie wiem, czy mi się uda. No, chyba mi się raczej nie uda. Albo jednak? Mogłoby mi się udać? No właśnie, patrzcie, nie udało się przed całym końcem, dlatego ja robię
Magic Missile, Suck My Dick, Safe State, Safe State. I właśnie jesteśmy na Safe State z powrotem. Nie wiem, czy to mi blokuje nagranie, tak więc jeszcze raz je wznowię. Ponieważ nie chcę sytuacji mieć, w której będę miał opóźnienie głosu z ekranem. Dobra. Nie ma co się opierdalać. Na tym bieganiu polecimy tam. Dobra, tutaj tak. O, właśnie, ślicznie. Widzieliście, nawet nam się tam prawie udało. O, możemy nawet już w sumie w ten sposób tutaj dobiec. O, robiąc dasha w tego przeciwnika. O, minuta 30, sekunda 30 było. Dobra, spoko, cieszę się bardzo. Misja wykonana pomyślnie, tak więc możemy dalej napieprzać. Idźcie sobie, nie lubię was. Dobra, tutaj mamy... Opla, tutaj taką skakajkę i tutaj możemy doskoczyć do fragmentu niebieskiego kryształu. Uuu, cały! Nie, nie, nie. Słodko. A, jup. I proszę bardzo, teraz mamy dwa takie fajne paseczki teraz, pod dołem. I teraz będzie taki upierdliwy przeciwnik, tak samo jak ci starczami latający, co trzeba ich od tyłu uderzyć. To są takie dymy, które się dopiero jako przeciwnik będą pojawić, jeżeli będziemy plecami do nich odwróconymi. I bardzo mało życia mają, tak więc szybko schodzą. Jednak problem jest taki, że oni mają takie... O! Ten atak! Spierdalaj, spierdalaj! Dobra, udało mi się wyswobodzić. Ten atak, jeżeli mamy pasek demona naładowany w jakąś odrobinę, to oni będą właśnie nam wyciągać tą energię z nas, a jeżeli się nie wyswobodzimy wystarczająco szybko, machając lewą gałką analogową i napieprzając we wszystkie klawisze, to jeszcze sprawią, że eksplodują na kamikadze i nam zabiorą chyba z dwie albo nawet trzy kreski. To jest taki bardzo upierdliwy przeciwnik. Musisz być odwrócony plecami, ale wiecie, shotgun to shotgun. O, widzicie, jaka menda? Podłe chujstwo. Dobra. Trzeba być odwróconym plecami i dopiero wtedy zaatakować. A ty mendo! Ale numer, nie wiedziałem, że mogą jeszcze nas w ten sposób zaatakować. O, świetnie. Leżysz. Czasami z nich też wypada... wypadają dusze... częściej. Jest większe prawdopodobieństwo na to, że wypadną z nich dusze albo życia, albo właśnie białe, które dają nam demona. Okej. Okay. Tutaj jest... umcia, umcia. Co? Trzy dziwacznie wyglądające twarze połączone do statuetek. I krew leci z ich murt. Nic wyjątkowo, żaden mózgozwęglacz, po prostu musimy napieprzać w to, żeby doprowadzić to do tamtej ściany. Proszę bardzo. Teraz lewa właśnie głowa zaczyna krwawić z oczu. I potem jeszcze tylko prawa. To jest właśnie taki fajny smaczek, że te zagadki nie są jakieś kuriozalnie trudne. Są właśnie takie znośne. O! Gdzie mogłaby być statuetka, którą muszę dociągnąć do końca? Czyżby tutaj? Nie wiem. Ach, nie wiem. Chyba zacznę uderzać w ścianę. Ojej! Sekrecik! Ta już jest dosyć cięższa, tak więc cały czas się spamuje w tym przypadku atakiem z miecza. Bo w tamtej mogło się trochę za bardzo odsunąć, dzisiaj jeden atak... O, właśnie w taki sposób ominęło. Jakby nie mógł rękami, tylko musi napieprzać w to, no nie? Dobra, trzy statuetki się... teraz krwawią. O, właśnie. I to jest właśnie problem z tym miejscem. Bo są te kurwy. I jeszcze jest ta szmata. No i... No i... Kurwa! Sorry, ja muszę nic nie mówić w tym momencie, bo muszę się... Kurr! Jeszcze... No i widzicie, to jest problem z tymi małymi szmatami. Dobra, jeden przynajmniej poszedł.
Dobra, możesz tu ponawalać. O! Nie wiem, co mi się bardziej opłaca. Skupić się na tych dymkach, czy napieprzać się z tym. Dobra. What? I dare you. Kolejne? Ja pierdolę. Jak? Kurwa! No i patrz! Jest! Dobra, zginąłeś, ale ty jesteś upierdliwy, ty kurwa! Mendo jebana. Sorry, że tak bluzgam, ale naprawdę jestem zdenerwowany tym. Świeci sobie taki dymek, nie można go zaatakować, jeżeli nie jesteś plecami do niego i kurde robi i wtedy leci na ciebie jak jakiś kurde orzeł na sterydach. Och, pocieszy mnie tylko to, że tu jest statuetka i mogę sobie... Mogę sobie tutaj właśnie zdobyć niebieski fragment. Ach! Dobra. Dobra, świetnie. Tutaj jest to zdobyte, ale mnie zdenerwował ten ziom naprawdę. No patrzcie, ile życia straciłem i musiałem jeszcze zużyć jedną... Oh, gwiazdkę. Tutaj na szczęście jest odnowienie życia. Oraz święcona woda. Taki sekret. I tutaj jak to popchniemy, to jest taki dźwięk kliknięcia i proszę bardzo. 2000! Baby! I tutaj będziemy jechać windą, na nas będą spadać przeciwnicy i będziemy musieli z nimi walczyć. To jest bardzo fajna, przyjemna sekwencja. Lubię to. Dajesz, 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 dajesz. Jesteś w powietrzu, jesteś naprawdę na plus. O! Jak ja to lubię. Easy. Stylish, stylish, stylish. Showtime! Dobra. Ważne jest, żeby powalić takiego przeciwnika. O! A cię teraz miałem. A on w sumie też miał mnie. Tutaj będą przychodzić te cepy. A tutaj ten cep z tyłu będzie napieprzać... What? Jak ja tego nie lubię. Tych pomocy z tych, z drugich wagoników. To jest okropne. Na poziomie hard oni jeszcze są w stanie tutaj blokować, jak zauważyliście. O, ale tego już... Możemy za pomocą tego trochę zbić. O, to jest interesujące. Dobra. Okej, okay, udało nam się. Mamy 20 tysięcy. To chyba sobie od razu zakupię podwójny skok do Agni and Rudry. Dobra, tak więc... O, trochę zwalnia gierka, ale to przez to, że tyle tu rzeczy jest. Dobra. Tutaj mamy to. Akcja. Bo to już to jest ten moment, kiedy naprawdę mi się to przyda. Dobra. Tak. Teraz mamy podwójny skok tutaj. To się bardzo przyda, wierzcie mi. I teraz mamy walkę z najzajebistszym bossem na świecie. Uwaga. Your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal, the odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood-relation of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before?
Zajebista jest ten utwór muzyczny. O, no widzicie, on nie ma tutaj zmiłuj. Jeżeli wam się nie uda zaatakować, to macie przejebane. On w każdej chwili może zaatakować. To jest super ciężka walka i ja ją kocham, naprawdę. Ha! No widzicie, teraz mnie zaatakował, tu nie ma zmiłuj, jak Boga kocham. W każdej chwili może was zaatakować, dosięgnąć. Może was zdeptać, wszystko jest. Dobra, no chodź. Zwłaszcza na poziomie hard, gdzie jego ataki są dwa razy szybsze. Czy widzicie tą masakrę? No chodź, no chodź, no chodź. Ło. I teraz najlepszy moment. Dajesz, dajesz, dajesz. Zjebałem. Yeah! No! Jak to... Dobra, użyję już dłużej. Niech mi wszystko odnowi. Tam jest moje... Kurwa, to za szybko leci. Na poziomie normalnym trudności to leci dosyć wolniej. Dajesz, dajesz, dajesz! Nie wiem, w jakim miejscu ja mam być, żeby on mnie nie trafił tym machaniem. Na szczęście mnie to nie dosięgło. A to już mnie dosięgnie niestety. Widzicie, jak to wszystko szybko się dzieje? Dobra. No chodź, no chodź. Koteczku. Lewku, czymkolwiek tam... Dobra, teraz musi mi się to udać. No jak mogłeś? Ja nie wiem, jak to już funkcjonuje. Na normalu zawsze mi się to udało. O, właśnie w ten sposób. No i patrzcie! Jak Boga kocham... Uuu, tu lepiej. Nienawidzę tego ataku! To jest tylko wszystko na poziomie hard. Dawaj mi to życie. Dobra, to ja mi się to pięknie... Ha! Matko! Poziom hard w takich grach, uwielbiam to! Ale to już koniec ciebie. Baby. Wierzcie mi, że na poziomie normal to ta walka jest o wiele łatwiejsza. Ale tutaj jest dwa razy chyba szybszy. Masakra jest. A właśnie jego szybkość jest problemem. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. Miazga. Miazga totalna. Nie ma co. Cieszę się naprawdę, że to mi w miarę jakoś wyszło, ale zużyłem aż dwa... Nie no, tutaj ranking, jeżeli będzie A, to będę szczęśliwy. Ale to jest poziom hard, no ludzie. Ja nie brałem Dante Must Die tylko z tego powodu, że to by było 4 hity i leżę. To jest właśnie ten problem. O! Chwila. No, patrzcie, na demie 30 tysięcy obrażeń. B dostałem. Naprawdę kiepsko mi poszła ta misja, ale nie ma co mi się dziwić, to ten boss miał dwa razy większą szybkość. No może nie dwa razy, ale tak półtora razy był szybszy, miał ciężej było go zabić. Jego ataki miały troszeczkę większy zasięg i częściej właśnie je wykonywał. To jest właśnie poziom na poziom hard. Przeciwnicy mają więcej ataków. Już się, wtedy się nie bawisz, tylko masz naprawdę dosyć wyzwania dużo. Dobra, tak więc mam nadzieję, że wam się to podobało. Do zobaczenia, na razie, pa!